odliczanie tygodni do porodu, zgadywanie płci dziecka, potencjalnych imion, chrzestnych i wyczekiwanie zdjęć. To ma być pierwsze dziecko księżnej Meghan i księcia Harry'ego, nic dziwnego, że ten temat grzeje. Ale bardziej nas, niż poddanych monarchii. Decyzja księżnej i księcia Sussex o zrobieniu z narodzin ich pierwszego dziecka jak najbardziej prywatnego wydarzenia polskie media i fani rodziny brytyjskiej przyjęli z rozczarowaniem. Pamiętamy każdy z trzech dni, gdy na świat przychodziły dzieci Kate i Williama. Godziny wpatrywania się w drzwi szpitala St. Mary opłacały się, księżna i książek Cambridge wychodzili z małym zawiniątkiem na rękach, pokazując światu swoje szczęście. Każda gazeta na świecie publikowała zdjęcie noworodka, my natychmiast podawaliśmy płeć, imię, wagę, kolejność do tronu, kolor sukienki Kate. Dziś wiadomo, że o przyjściu na świat dziecka Meghan dowiemy się dwa dni po fakcie, nie ma co zatem liczyć na żadną fotografię. O ile w Polsce niemal można było usłyszeć jęk zawodu fanów Royalsów, to Londyńczycy co najwyżej. Wzruszyli ramionami. Będąc w Londynie w połowie kwietnia, gdy Meghan lada chwilę zostanie mamą, pytamy mieszkańców stolicy o emocje temu towarzyszące. Szczerze. Nas w Londynie ten chaos w ogóle nie dotyczy, mówi mi Maria, mieszkająca tam od 13 lat dziennikarka. Wiem, że gdy Kate rodziła któryś raz, ludzie z małych miasteczek i wiosek przyjeżdżali tu na kilka dni. Ale dla nas to dzień, jak każdy inny. Lorenzo, Włoch, który mieszka na stałe w Londynie, mówi mi, że w jego rodzinnym Rzymie więcej i częściej mówi się o Meghan, niż tu. Kate i Meghan mają status celebrytek, ale kompletnie tym nie żyjemy. Claudia, pracownica jednej ze stacji telewizyjnych, opowiada, że kolejne informacje na temat życia rodziny królewskiej interesują jej mamę i ciocię, a nie ją samą czy jej przyjaciół. Gdy pytam o dzień, w którym zamyka się ulicę, by szpital, w którym rodzi się Royal Baby, był bezpieczny, tylko wzrusza ramionami. Ożywia się tylko na moment, gdy był któryś królewski ślub, wszyscy mieliśmy wolne. Szukając choćby śladów zainteresowania Meghan, Harrym i spółką kieruje się do sklepów z pamiątkami. Tam obok obowiązkowych londyńskich gwardzistów, czerwonych autokarów i budek telefonicznych znajduje talerze i kubki ze zdjęciami Meghan i Harry'ego z dniu ich ślubu, czyli sprzed roku. Sprzedawcy zwyczajnie nie są gotowi na gorączkę wokół kolejnego prawnuka królowej Elżbiety. Dlaczego? Może rzeczywiście bańka, którą na DM uchały brytyjskie tabloidy szukając sensacji i poklasków wśród czytelników już pękała. Tradycyjna, kostyczna wręcz monarchia i jej członkowie są tak oderwani od codzienności młodych ludzi w dużych miastach, że zwyczajnie nie są sexy. Czy Meghan i Harry sami się zorientowali, że warowanie pod szpitalem w barwach Union Jack zakrawa na cyrk? Być może dlatego postanowili, że to wydarzenie będzie jak najbardziej prywatne i pozbawione widowni. Wydawcy brukowców i stali fanatycy Royalsów będą rozczarowani, ale mieszkańcy i tak zakorkowanego Londynu pewnie odetchną z ulgą.